Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. W poprzednim odcinku niestety pożegnaliśmy Rahima, który zginął od... Tu mnie nie wiadomo czego, od zacięcia na noc, od wykrwawienia się. Nie wiadomo niestety. No ale musimy teraz mówić z Brekenem o śmierci Rahima. Ja się tylko jeszcze tutaj poprzeglądam na szybko. Czy jest coś ciekawego do wzięcia? Na razie kawa, aerozole, no w sumie bez szału, bez rewelacji. Aczkolwiek w miejscach, gdzie nam twórcy każą się spieszyć, dosyć często są poukrywane smaczki. Dlatego sprawdźmy, czy coś tutaj będzie. No i skrzyneczko, skrzyneczko, pokaż w necie, co tam w środku trzymasz. Nic nie masz oprócz krzyżowca. Ale lepszy ryc niż nic. Ale mnie dzisiaj cytatami normalnie ta moci? Ja nie wiem. Żółtej skrzynki również nie odpuszczę, tu gwoździe bardzo często. Kurde, kto to widział? W locie normalnie obszukiwanie, pięknie. Cyk, cyk. Wracamy do Brekena. Rahim nie żyje. Ja zwyczajnie nie mogę w to uwierzyć. Co mam teraz zrobić? Co ja powiem Jade? Muszę wrócić do wieży. Rane, co ja mam jej powiedzieć? To co się stało? W sumie... Głupio zrobił. Nie, dzień się zrobił. O nie, przecież mnie tak długo tutaj nie było. Safe zone. Tutaj. Idziemy szybko spać. My jesteśmy nocne marki. Ja w ogóle jestem osobą, która uwielbia siedzieć w nocy. Naprawdę. Znaczy, może inaczej. Do tej pory jeszcze tak było, ale z wiekiem niestety już człowiekowi to wychodzi bokiem. Strasznie. Uciekaj. Uciekaj, przyjacielu. Pomyśl, że to jest twój szczęśliwy dzień. Kim jesteś? Nick Pesto. Amerykanin, tak jak ty. Przyjechałem na igrzyska. Jestem z tych, co wołają USA! USA! Harańczycy tego nie cierpią. Śmieszne. Walić ich, co nie? Zagraniczniaki. Nie znoszę. Wygląda na to, że Harańczycy też cię nie lubią. Jak się zaczęła ta sprawa z zombie, mówiłem, wow, ale szal. Pomyślałem, że Raisa w sumie lubię, więc trzymałem się z jego gangiem. Ale potem wszystko się zjebało. A oni wykopali cię na ulicę z zawiązanymi rękami. To ich wersja. Tak czy siak, chcę spróbować w wieży. No i dobra, panie ziomek, jest interes. Ty mnie zabierzesz do lśniącej wieży, a ja ci dam coś, czego nie ma z pewnością nikt w tym całym kebabowym pierdziszewie. Kurde, kebabowy pierdziszew, to będzie nazwa odcinka, kebabowy pierdziszew. Ja sobie to zapiszę, za chwilę ci pomogę. Bo nie wiem, czy nie musimy tego zrobić niestety w dzień, cholera. Wolałbym to robić w nocy. Zapamiętajcie tą muzykę, bo jeszcze nam się tutaj będzie kojarzyć. Dobra, chodź, zróbmy to w dzień. Uderzymy do wieży, muszę pozbierać parę rzeczy. Nie, nie mamy na to czasu. Nie mamy czasu na kłótnie, za mną. Teraz śmietnik na propsie. Dobra, prowadź. To rusz tyłek, bo nie mam czasu. Jezu, jak to mnie oślepia. Już wiem, dlaczego gram w nocy, a nie w dzień. Ta gra wtedy się robi taka easy. Ta gra jest wtedy za easy, naprawdę. Biegnij, biegnij, chłopie. No, daleko jeszcze? Chłopcze! Całej hordy za ciebie nie wybije, niestety. No to biegnij. Kebabowy pierdziszewie. Naprawdę, dziwię się osobom, które grają tylko i wyłącznie w dzień. Ta gra wtedy traci tyle sentymentu. Sentymentu i nie tylko. Całej tej esencji z gry. No. Typie, ty mi bardziej przeszkadzasz niż pomagasz, wiesz? Biegnij. Biegnij, chłopie, biegnij, bo mnie zaczynasz już wkurzać. Siedzę ci na ogonie. Brando!
Panie Raiz. Woda walczyć z zombiakami z nami. Ej, skopa mnie, skopa, dziadu. Już? Padł? Umarł i nie żyje? No ile was tu jest? Raz, dwa, koniec? Jeszcze nie, jeszcze ty żyjesz, dobra. Wszyscy, chyba. Rusz się, chłopie. Dlatego twierdzę, że łuk wcale nie jest bugiem, ani nie jest takim super, hiper ułatwieniem. No w sumie łatwo można też umiejętnościami to samo zrobić. Naprawdę, typie. O ty! Co to jest, kurwa, Matrix? No właśnie, raczej nie. Daj mi to otworzyć, gamonio. And open! No w sumie bez rewelacji, kawa i papieroski. Tfu, kawa i pieniążki. Rusz się, chłopcze! Miałem go w tylnej kieszeni i przeszkadzał przychodzeniu. Tylko wyrzuciłem gdzieś w tej piekarni. Chyba pamiętam, gdzie to było. Niech zaczynasz mnie denerwować. Tadam! Chciałbym dostać dolara za każdym razem, kiedy to słyszę. Rusz tyłek, bo cię zostawię. Ja nie wiem, po co ja brałem tego questa? W sumie też żałuję. Ruchy, chłopcze, ruchy. Raz, 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 raz. Szybciej obszukuję, niż ty chodzisz. O, już, tędy, tutaj. Oj, mój drodzy, przepraszam was za to. Nie sądziłem, że on będzie taki kurde... durny. Że on będzie tak durny, że taki będzie długi quest. No, ale zainteresował mnie tym... kebabowym tekstem. Wszystko? Tak, gotowe. Zatem do wieży, ja nie. Ruszaj tyłek. Biegnij, 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 biegnij. Zaczęło się powalić momenty. Ale ty jesteś męczący, ja pierdzielę. No, ja się z nim tu pierdzielić nie będę, przestań go rzucać. Już umierasz? Nie umierasz? Ci kurde dam palanta. Ja ci dam palanta. Biegnij do tej wieży, już mnie denerwuj, proszę cię, biegnij, po prostu idź. Idź, ja sobie jeżyka wyciągnę. Irytujący typie, Boże, ile można? Mój nowy dom! Postaraj się zachowywać przyzwoicie, Nick. Ci ludzie naprawdę wiele przeszli. Spoko, panie Nervous, będę tu pasował. A wiesz czemu? Nie gram sam. Muszę im tylko nadać tempo i kierunek, w jakim trzeba teraz pójść. A oto twoja nagroda. Chcesz parę lekcji sztuk walki? Rzuć tylko hasło. Zrobię z ciebie super zabijakę. Narka, ziom. No kurwa, ty jesteś bezczelny. Plan Zappo. Dobra, o tyle dobrze to jest plan. Potrzebujesz czegoś? Dzięki. Świetna robota. Zrobimy z tego dobry użytek. Tyle dobrze, że był to plan. Bo jakby to nie był plan, to mnie wkurzył. Oj, bardzo by mnie wkurzył. Brecken? Jak dzieciak zginął? Ja... musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem.
najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nieswoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trupa brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki. Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? Może wtedy wciąż by żył? O nie. Jade! Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź. Dajmy jej czas. Musi to strawić. Sir! Włoch! Leć na dół! Nie damy go tam! Doktorze Zir, już lecę. Leci twój najlepszy biegacz w karanie. Patrz, cyk, cyk i przez ognie piekielne. Kurde, nie kliknąłem kontrolu. To się popisał. Pyk, raz, jeden. O kurde, oni mają pistolety, karabiny i wszystko. Nie, 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 nie. Nie dam się zabić. Not today. Nie pomyślałem o tym, że oni mają z czego strzelać. Gdzieś tam jest jeden, który strzela. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Nie. Tu mnie nie dostaniecie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Wiesz, jeszcze nie, to jest ten duży, znaczy duży, Piralu. Panie Piralu, proszę przestać, jeszcze nastała noc, robi się ciekawie. Tam jest jeden strzelający. Ty to w ogóle broń oddaj, bo osoby nieodpowiedzialne nie powinny mieć broni. Ty to w ogóle się tutaj goń. Ej, czemu ja cię nie mogę walnąć, co? Zresztą, au! To bolało. Gnoju. Tu chyba chodziła broń. No właśnie, dobrze pamiętam. Doktorze Zir, lecę do pana. Z lekkim opóźnieniem, ale jestem. Dzień dobry. W środku nikogo nie ma. Porwali Zira i odjechali. O, wy chamy garbaty. Znajdź Zira, gdzie w ogóle mam lecieć? Weź nagrodę do skrytki. No dobra, fajnie, tylko gdzie mamy lecieć? Szlak! Brecken! Porwali Zira. Jego ciężarówka płonie. Cholera! Widzisz, co się dzieje? Ja cię próbuję pokrywać z Raicem. Nie powinniście byli łazić do tej szkoły. Część naszych widziała grupę bandytów w drodze do garnizonu Raica. To pewnie tam zabrali Zira. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? Obiecuję, że jak będę tylko potrafił, to tak zrobię. Z wami to ja w ogóle nie chcę walczyć. No, skocz tutaj jak człowiek, jak normalny biegacz, a nie jak ciapa. Dobra, to w takim razie idziemy uratować Zira, kochani. Idziemy do Raisa. Raisa, o kurde. Tego się, żebym nie spodziewał. I jeszcze musiałem je oczywiście zobaczyć. Bo jakby to inaczej było, prawda? Jakby to inaczej było. Tylko przejście, gubimy pościg i lecimy na spokojnie dalej. Jezu, w nocy jest zupełnie inaczej. Inny klimat, całkowicie inny, naprawdę. Tak przyjemnie biegać. Czy tu są questy? A właśnie, jeszcze mamy nagrodę w skrytce. Zobaczmy, co jest za nagroda. I mamy tu jakiegoś questa? Mamy chyba. Grubciu, nie? Nic? Zero? Tu coś jest. I coś tu było. Nie wiem, gdzie to było. Tutaj? Ach, wreszcie tu jesteś. Posłałam po ciebie wieki temu. Zawsześ taki powolny. Być może jesteś odporny na moje przyzwania. To dobrze. Silniejsi wymagają więcej wysiłku, ale są zawsze bardziej wartościowi. Ty musisz być tą wiedźmą. Ależ ważkie słowo. Ale oczywiście ty nie wierzysz w takie bajdurzenia. Jestem tu, bo powiedziano mi o twoich zdolnościach.
Chcesz wiedzieć, jak udaje mi się niezauważenie poruszać między Immortui? Czy nie tak? A? To możliwe? Dla ciebie? Nie. Jesteś zbyt gruboskórny i prosty, aby posiąść tak głęboką wiedzę. Ale są inne sposoby. Mogę coś dla ciebie przyrządzić. Chętnie dam coś w zamian. Jesteś tu tylko dlatego, że ja sobie tak życzyłam. A teraz życzę sobie, żebyś posiadł tę zdolność. Bez niej mi się nie przydasz. Tej nocy udasz się do jaskini. Kiedy przemieńcy będą polować, zbierz tyle czarnych grzybów, ile zdołasz tylko unieść. Przyrządzę z nich dla ciebie miksturę. To wszystko, czego potrzebuję. Na razie. O matko i córko. Notatka. Notatka numer 15, którą przeczytamy z miejsca, bo potem się pogubię i będzie problem. Panno Dalio. Nazywam się Aruba Ozek i jak zapewne pani pamięta, zamówiłem u pani jedną z tych specjalnych lalek. Miała przedstawiać mojego męża, Olkana, a do jej stworzenia dałem pani jego włosy, paznokieć i krople krwi. Mam nadzieję, że ułatwi pani to przypomnienie sobie, o co chodzi, jako że nie otrzymałem żadnego pokwitowania ani rachunku. Zakładam, że chodzi o uniknięcie płacenia podatku. Jakkolwiek lalka bardzo mało z zewnątrz przypomina osobę Olkana, to jej skuteczność okazała się zadowalająca. Wbijanie szpilki w głowę lalki powodowało u Olkana straszliwe bóle głowy, a wbijanie jej w tułów ból, który określał jako rozrywający wnętrzności. Wczoraj spróbowałem zwiększyć efektywność, zastępując szpilkę 16-calowym gnożem. Trzymając lalkę w jednej ręce, wbiłam nóż w tułów lalki, a on przeszedł na wylot... Mam nadzieję, że zmierzasz do garnizonu Reisa. Oby tak było. Na wylot tego kiepskiego wykonanego przedmiotu i wbił mi się prosto w dłoń. Mój mąż usłyszał krzyk, chociaż sam wrzeszczał z bólu i dowlekł się do kuchni, gdzie zastał mnie z przedstawiającą go lalkę wodu przebitą nożem na wylot w dłoni. Teraz wini mnie za wszelkie swoje dolegliwości. Wielkie dzięki. Wiem, że instrukcje obsługi wyszły z mody, ale może należałoby zaopatrywać przyszłego właściciela w jakąś dokumentację i ostrzeżenie o jakości wykonania przedmiotów. Obawiam się, że straciła pani zadowolonego skąd inąd klienta, Aruba Ozenek. Ozek, kurwa, nie Ozenek, Boże, co ja czytam? Ja jestem jakaś dzisiaj normalnie ciapa totalna. Czytam jak głupi. Dobra, co tu było? Piernikowie ludzi, kto jest nasze? Karabin wojskowy. 137 i 216, to jak chcę ten za 216. Dubeltówki nie potrzebujemy. No to w sumie nie było żadnej nagrody. Co mnie tutaj kantowali, dziady jedne? Nic tu nie było. Dobra, oczywiście zrzucik jeszcze wezmę, no bo ja jestem parszywy i... Znaczy parszywy. Co ja gadam? Jaki parszywy? Nie jestem parszywy. Jestem zachłanny. Jestem menda. Zachłanna menda. I myślę, że może byśmy tego panicza jeszcze... Nie! Dobra, kopnąłem, kopnąłem. Co moje kopnięcie, to moje kopnięcie. Dziękuję, dobranoc. Żegnam państwa. Gdzieś ty do diabła polasz? Szukasz w ogóle Zira? Na co ty kurde jeszcze czekasz? Brecken, jak ty mnie zaczynasz denerwować, to tylko naprawdę ty wiesz. Ja zbieram zrzuty dla was i dla siebie. Już idę po Zira. Spokojnie, spokojnie, bez nerwów. Jeszcze dzisiaj w tym odcinku go uratujemy. Ale zrzuty musiałem wziąć, no. Patrz, już biegnę po Zira. I po co te nerwy? Po co były te nerwy? Ja nie wiem. Już lecę. To prawda, mogłem sobie oszczędzić tego sprintera, dzięki czemu nie miałbym pogoni, ale... Ale jestem taki zaczepny. Jestem bardzo zaczepny. Patrz, Brecken, jestem już koło Zira. Prawie. No jeszcze z pół kilometra. Może dwa. No i coś tu było? Ty jesteś Aziz? Ryan mnie przysłał. A gdzie jest Asam? A jak sądzisz? Wy to tam mocno ryzykujecie? Słuchaj, mam wszystko poza azotanem fenylu. To nie masz tego, na czym mi zależy. U Ryana to nie przejdzie. Co mam zrobić? Kurier rozwalił auto w tunelu wczoraj w nocy. Jest tam, gdzie Asam, a twój azotan fenylu jest ciągle w bagażniku. Jak chcesz, to idź po niego, bo to już ostatni w Haranie. Więcej azotanu fenylu nikt już tu nie zobaczy. Jaki to był samochód? Biały chyba, tylko to pamiętam, a biały wóz. To naprawdę chcesz tam pójść? Ryan źle znosi porażki. Twardy z ciebie gość.
Jak ci się uda tam nie umrzeć, to będę mieć dla ciebie propozycję. O, dziękuję ci, łaskawca. O, dziękuję ci, łaskawca. Dobra, ale może byśmy wzięli broń do ręki, co wy na to? A, my nie mamy broni teraz w ręce. W dłoni nie mamy broni. Biegiem, biegiem, biegiem. Bo nie wiem, czy mi się w takim razie uda jeszcze dzisiaj zrobić uratowanie Zira. Pewnie nie, ale trudno, zaryzykuję. Biegnij. Biegnij. Panie Kyle, biegnij pan. Dobra. Jesteśmy na moście. Ale z mostu już znikamy. Pyk. I przed tym aktem desperacji oczywiście zwiększmy sobie regenerację zdrowia. Dodatkowo weźmy karabin wojskowy. Bo tu będzie trochę strzelania. W ogóle może sobie jakieś plany zróbmy? Może jakieś plany. Karabin strzelca wyborowego. 45 minus 40. Zimowa burza. Nic nie daje. Alfa plus 20 to nie. Karabin więźnia z Haran minus 5. No dziękuję. Tu Jafar, w sprawie tego dynamitu co przyniosłeś. Mamy pomysł jak go podrasować. Wpadnij jak będziesz mógł. Dobra. No i już chyba wiem co będziemy robić z tej broni. Kurde, dobra, a może nie. 219 plus 45. 219 plus 45. No i mamy zwycięzcę. To nie to. To było to. To prawda, szybkostrzelność minus 40, ale ja jestem raczej osobą, która lubi sobie strzelać wolno. Mam go w ręce, w dłoni? Nie mam go w ręce ani w dłoni. Dobra. Jak to wygląda? Jak ta nasza broń wygląda? A tak standardowo bym powiedział. A więc lećmy dalej. Jeszcze ta burza. Bardzo klimatycznie, nie powiem. No oczywiście. A mnie tu nie ma. Spokojnie, panie. Panie koszmar. Trochę ich tu jest. I rejsy chyba nie mają włączonego. Garnizon jest zamknięty. Drzwi są zabarykadowane, nie dostanę się tam. Szukaj innego wejścia. Wprost z tyłu, tylko głupio nie ryzykuj. Te gnoje cię poćwiartują, jak tylko będą mieć okazję. Niestety jestem tego świadom. No, ale od czego mam kotwiczkę? Dobra, znalazłem wejście. Nie było łatwo, ale nic. Wchodzę. Miej oczy otwarte. I powodzenia. Bójmy to zrobić delikatnie. Daj! Au! W ogóle ta broń sama strzela, wiecie? Ja jej kliknę, a ona sama sobie strzela. Uleczmy się trochę. Może by wejść do Raisa, to potrzebujemy naprawdę dużo zdrowia. Jak psychicznego, jak tak i fizycznego. Dobra, gdzie dalej? Dalej tutaj. Tylko mówię, staram się używać jak najmniej kotwiczki, żeby wam nie popsuć tego klimatu wspinaczki, parkoura i tak dalej. Dobra, tutaj nie ma nikogo. Tu jest wejście. I, drogi panie, gdzie pan jesteś? Spadaj na bambus. Nie lubię broni palnej naprawdę w Dying Light'cie. Nie wiem czemu, po prostu jej nie lubię. O, będzie bum! O ty gałganie! Ej, co mój kopniak cię nie rusza? Aj, wolę broń ręczną. Z wami to się inaczej nie da. Już, koniec, koniec. No nie, na tyle. Patrz, pokażę ci sztuczkę. Pokażę ci sztuczkę, patrz. Tyk, tyk, tyk. To jest jedna. Ty gnoju.
Nie to, że miał do ciebie jakieś wąty, ale... Ona strzela podwójnie tę broń, natomiast chciotowa. Ja wolę już mniejsze DPS-y, ale jednak poczucie świadomości, w co strzelam. Zamknięte oczywiście, jak zwykle. Tutaj musi być wejście. Wejdźmy do budynku. Ludzie Raisa porwali Zira, splądrowali jego laboratorium i zabrali cały sprzęt. Mam tylko nadzieję, że nie znaleźli wyników badań. Tego ci obiecać nie mogę. Tu Crane. Bardzo by mi się przydało wsparcie GRE. Ma pan zatem pecha, agencie Crane. Z tej strony Ministerstwo Obrony. Że co? Co jest grane? Co się stało z GRE? Rola globalnego resortu epidemiologicznego w tym wszystkim zmalała. Teraz my podejmujemy decyzję i wyznaczyliśmy Haran jako cel pierwszej kategorii. Chwila, moment. Nie możecie po prostu zbombardować tego miejsca. Wciąż żyją tu setki niewinnych ludzi. Może nawet tysiące. To bez znaczenia. Robimy to, by ocalić miliardy ludzi. Wierzymy, że to rozumiesz. Okej, rozumiem, ale posłuchajcie. Jest tu naukowiec, nazywa się Zir i on pracuje nad lekarstwem. Jest bliski sukcesu. Widziałem dane, jeśli zniszczycie miasto... Zrozumiano. Szanse na to, że jeden naukowiec pracujący w zniszczonym mieście odkrył coś przydatnego są marne, ale... Damy ci 48 godzin. No dziękuję, łaskawcy. Dobra, czyli tak jak myślałem, dopiero po cutscence możemy czy cokolwiek rozbierać. Puszki też bym sobie wziął. Klucza nie chcę. W ogóle zmienimy sobie broń na zwykłą. Tu już nic nie było. Tu była skrzynka, którą oczywiście też wezmę. Przety, jakieś inne pandolety również z chęcią. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej, bo Rice czeka. Panie Rice, gdzie pan jesteś? Hop, hop. Hop, hop. W ogóle ciekawe, czy jakakolwiek postać z Dying Light 1 będzie dostępna w dwójce. No, niestety, ale... A, bo dobra, nie będę was spoilerował. Ja znam zakończenie tej gry. Powiem tylko, że Kyle... przeżyje dosyć ciężką przygodę. Jak się zakończy, oczywiście nie powiem wam. Bez spoilerów. Cholera, zepsute. Otwieraj, nie gadaj. Muszę to rozsunąć. I cyk, siłaczu. Dobra. Mamy iść na dół czy na górę? Udało się. Nie wiem jakim cudem, ale się udało faktycznie. Raczej na górę już nie mogłeś, skoro weszliśmy od góry. No, byłaś. Gdzie są ludzie Raisa? Nie ma. Gdzieś tu muszą być. Czy to jest Polish Ham? Nie, to nie jest Polish Ham. O Jezu, korci. I pyk. Nie wiem, czemu nie mogłem go zlikwidować wcześniej. Ty już masz kart skręcony. Dobry jesteś, nie powiem, dobry jesteś. Typie, przeżyłeś uderzenie maczetą. I to silnym ciosem. Skręcenie karku. No niestety dobicia już nie przeżyłeś. Kopnięcia w głowę. No ale to nie zmienia faktu, że jesteś naprawdę cholera odporny. Powinieneś być jakimś bossem w grze, czy coś. Sniper. Jezu, słaba jest to broń. Au! Aha, leżysz. Au! Ale wy jesteście dziady. Mam nadzieję, że nikogo ze mną nie ma. Szczerze powiedziawszy, to ten łuk jest kurde lepszy od tych pistoletów. Spadaj. Nie mam broni, mam łuk. Pod stołówcem zwali mnie Legolas. Dobra, bierzemy te strzały, bo one mogą być potrzebne jeszcze potem. Co my tu mamy? Czapki, które się nie da otworzyć. Gazy, które w sumie nie są przydatne, bo mamy akurat pleczek sporo. O wilku mowa, użyjemy właśnie jednej. No i co? Alkohole świata.
szafkę i zapasy domowe, czyli flary już możemy chyba zrobić. Alkohol to na później akurat. To na później, jak już Zira uratujemy. To się tak nabzdryngolimy, że to szok. Pozdro dla kumatych, hehe. Niesamowite, jak zawzięcie ci goście walczyli. Byli skłonni zginąć za jednego starego pierdziela. No, ale on niby pracował nad lekiem na wirusa, nie? To dlatego Tahir go chciał? Diabli wie. Ej, słyszałem ich gdzieś w okolicy. Nie wiem, czy to bug, czy to co, ale słyszałem ich w okolicy. Mikalia, troszeczkę innych lodów. A co tu jest na komputerze? Przepraszam bardzo. Co wy tu gracie? Befoboe i Build. Dwa takie same foldery, ale to widać, że jest fikcja. Nie da się nazwać dwóch tak samo folderów. Oszuści, oszukiści. Totalnie oszukiści. O, coś tu było? Nie, nic nie było. Oprócz pakiet apteczek. Idźmy dalej. Ale nie, moi kochani, właśnie spojrzałem na godzinę, czy na godzinę, na czas odcinka. No niestety, musimy się tutaj pożegnać. Moi drodzy, dalszą część już niestety w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, no i co? Życzę wam miłego dnia, wieczoru, czy cokolwiek. Trzymajcie się. Hej, hej.